Cześć z tej strony Jonas Orzewski z kanału Jonas Oczewski i witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak stopniowo podwyższać swoje ceny jako fotograf ślubny. Jest to tak naprawdę kontynuacja jednego z odcinków, który już nagrałem. Link w karcie, czyli film, w którym mówiłem, jak zostać fotografem na pełen etat. Tym razem już przejdziemy do strony praktycznej, czyli pokażę Wam właśnie jak, w jaki sposób podnosić swoje ceny jako fotograf ślubny, byśmy mogli się z niej utrzymywać. I tak jak film jest faktycznie o fotografii ślubnej, tak będzie dotyczyło to tak naprawdę każdej gałęzi fotografii. Oprowadzę Was przez opracowany przeze mnie schematem, jak te ceny podwyższać w taki sposób, żeby po prostu nie wywoływać burzy i oburzenia u klientów, ponieważ jeśli zrobimy to źle, to klienci zamiast nam przybywać, będą odpadać. Jest to szczególnie ważne właśnie na początku naszego startu biznesu, gdy musimy doprowadzić naszą pensję do takiego poziomu, byśmy mogli po prostu z niej żyć. I ten schemat, który będę wam opisywał, właściwie pokazywał na moim tablecie graficznym, zaczniemy od sytuacji, w której raczej większość z nas się znajdzie, czyli mamy pierwszy nasz sezon ślubny i mamy około 5 zleceń. Ale żeby było jasne, Myślałem, że nie muszę tego mówić, ale jednak, tak pomyślałem, że warto zaznaczyć, że to wszystko, co wam pokażę, zadziała tylko i wyłącznie, jeśli wykonujemy naszą pracę dobrze oraz dbamy o naszych klientów. I tak jak mówiłem, zaczniemy od potencjalnych pięciu zleceń, które będziesz miał w pierwszym sezonie. Może być to troszkę mniej, może być to troszkę więcej, nie ma to zbyt dużego znaczenia ale znaczenie za to ma, w jaki sposób to swoje wejście na rynek wykorzystasz, ponieważ jeśli chcesz już się tym zająć naprawdę zawodowo, musisz wejść z pompą, założyć Instagrama, Facebooka, stronę internetową, po prostu zrobić wszystko, żeby Twoi klienci jak najłatwiej mieli do Ciebie dostęp i jak najłatwiej zarezerwowali u Ciebie termin. Przy okazji tak naprawdę również pokażę Wam, w jaki sposób zdrowo Rozwija się firma fotograficzna, którą będziesz miał. W jaki sposób stopniowo będziesz zdobywać coraz więcej klientów i w jaki sposób, właśnie schematycznie, to wszystko działa. Jeśli zaczynasz, uznałem, że na start w pierwszym sezonie powinien zarobić około 2000 zł na czysto. To jest odjąć już, pod, odjąć już paliwo. Oraz, oraz produkty typu albumy ślubne. Jeszcze nie odjąć podatek, ale po prostu na czysto dochodu ze ślubu 2000. W jaki sposób powinien swój wycenić wycenić swoje zlecenia ślubne? Mówiłem w filmie o tym, o tytule, czego nauczyłem się podczas pierwszego roku swojego sezonu ślubnego, gdzie link dam mam gdzieś w karcie. Także sobie tam pójście, jeśli nie wiecie, dlaczego to jest około 2000. Uważam, że to jest dobra cena na start na rok 2020. To się może zmienić w przyszłości, ale od tego pułapu zaczynamy. Biorę już swój tablet w ręce i już Wam rysuję schemat. Mam nadzieję, że Wam film się będzie podobał. Zaczynamy. Aby ułatwić Wam znalezienie się w tych wszystkich rysunkach, uznajemy, że w tym roku zaczynamy swoją działalność fotograficzną. Aczkolwiek, jak wiecie, obecnie byłoby to trudne, ale dla, dla uproszczenia faktycznie zaczynamy w tym roku, w 2020. Mamy 5 ślubów na start, 5 ślubów za 2000 zł. Tak? I teraz, co się dzieje, gdy wykonamy dobrze nasze zlecenie. To jest nasza para moda. A jeszcze napiszę, że to jest schemat poczty pantoflowej, czyli schemat w jaki sposób dostajemy zlecenia na podstawie poleceń osobistych, czyli zrobisz komuś zdjęcia, ta osoba ci poleca i dostajesz nowe zlecenie. W przypadku ślubów działa to tak, że robimy zdjęcia parze modej, wykonujemy to starannie, jesteśmy kulturalni na zleceniu i Informacja dociera do koleżanki. Ta koleżanka widziała te zdjęcia, się jej podobają, więc już się bierze, powiedzmy, potencjalnie jako swojego fotografa na jej ślub. Potem docierają te zdjęcia do jakiegoś wujka, mu się również podobają i również chcecie, a czy, albo swoją siostrę, albo jakąś koleżankę na ślubie. Potem dociera do jakiegoś kolegi. Tak. I w taki sposób, średnio, statystycznie. Z jednego ślubu dostajemy właśnie około pięciu potencjalnych klientów. Liczyłem to na podstawie, na podstawie swojej, na podstawie innych fotografów. I mniej więcej tak wychodzi, że około jeden ślub przekłada się na pięciu potencjalnych klientów, czyli w ich oczach będziesz brany pod uwagę jako fotograf na ich wesele lub, lub ich znajomych, tak? Czyli z jednego ślubu otrzymujemy pięciu potencjalnych klientów, czyli mamy mnożnik razy pięć. Ale ponieważ w pierwszym sezonie wykonaliśmy pięć ślubów, Mamy tych potencjalnych klientów 5 razy 5, nie trudno obliczyć 25. Ale to jest, to jest pierwsza sytuacja, w której dostajemy potencjalnych klientów. Druga to oczywiście właśnie media społecznościowe, czyli tak jak mówiłem, Facebook, Instagram, www, czyli wasza strona, ale i nie wyszła, aż jestem z siebie dumny. I oczywiście na początku otwarcia fanpage'a zapraszamy wszystkich naszych znajomych, więc, będzie, więc zgromadzimy ich przynajmniej około 300. To samo z Instagramem, chociaż tu może będzie troszeczkę mniej, bo wiadomo, jeszcze z Facebooka póki co więcej osób korzysta. Na Instagramie jest mniej osób starszych. Na wejścia na stronę w Twoim pierwszym sezonie powinny być około łącznie przez rok, myślę, że z 500 wejść spokojnie. Tak. I z tego otrzymamy około też 20, 25 potencjalnych klientów. Na tej podstawie właśnie, że ktoś zobaczy Twoją twórczość, udostępni, polubi i to się potem rozprzestrzenia. I w taki sposób, z niepozornych pięciu ślubów, zrobimy sobie teraz tabelkę. Poczta pantoflowa, tak? Oraz internet. Z poczty pantoflowej, tak wynika z tego schematu, dostaniemy około 25 potencjalnych klientów na przyszły sezon, a z internetu również około 25. Nie bez powodu są to liczby równe, a właściwie takie same, ponieważ również z moich obliczeń wychodzi, że około 50% będziesz mieć klientów z poczty pantoflowej i około 50% z internetu dosłownie. Czyli razem mamy 50 potencjalnych klientów, ale jeszcze zanim przejdziemy do czego, dlaczego to jest takie ważne, to jeszcze obliczmy sobie, ile w tym roku mniej więcej zrobimy na miesiąc. Mamy 2000 razy 5. To będzie nietrudno, nietrudno obliczyć 10 tysięcy. Dzielimy sobie to przez 12 i teraz czy musimy oszacować, ile zapłacimy za ZUS. Pierwszy sezon wykonamy. Możemy założyć firmę na przykład w lipcu, bo zakładam, że większość ślubów, które będą się, będą się wydarzać, będą mniej więcej w lato, czyli, jak złożymy sobie około w lipcu działalność. To do górnia będziemy, mieć, będziemy płacić tylko składkę zdrowotną, tak zwana ulga na start. Nie płacimy wtedy składki emerytalnej i wtedy ZUS nam wychodzi około 350 zł, jeśli dobrze pamiętam. Więc w pierwszym roku półroczu działalności, działalności faktycznie zapłaciłem bardzo mało, więc sobie odejmujemy te 350 zł, opodatkowujemy to skalą 17%, czyli taką standardową. i Wychodzi nam 400 zł, ale oczywiście dojdą jakieś koszta dochodu, więc myślę, że Spokojnie możemy przyjąć, że zarobimy w pierwszym półroczu 450 zł na miesiąc, co oczywiście nie jest jakąś zawrotną kwotą, ale pamiętajmy, że pracujemy tutaj na tych pięciu ślubach maksymalnie 2-3 miesiące, także tak czy siak to nie jest jakiś zły zarobek i mamy już jakiś start naszej naszej firmy. Bardzo brzydka nie wyszła, więc jeszcze raz poprawię. Damy radę. Okej, okay, może być. I teraz, słuchajcie, teraz właśnie ta ważna sprawa. W jaki sposób podwyższyć cenę na kolejny sezon ślubny? Oczywiście, yy, są, są takie dwa podejścia, albo raczej dwa typy fotografów, którzy zaczynają być fotografii ślubnej. Pierwszy typ to taki, który po prostu zajmował się fotografią hobbystycznie i nagle chce się czymś zająć w fotografii, więc skakuje do fotografii ślubnej. Drugi typ to taki, który już ma długą styczność z fotografią, yy, wykonywał na przykład fotografię architektury, produktową albo w ogóle reportażową, więc już. Potrafi wszystko obsługiwać aparat, potrafi robić świetne zdjęcia, ale po prostu nie zajmował się fotografią ślubną i chce teraz wejść na rynek, więc pierwsze kilka zleceń wycienia bardzo nisko. No bo nie ma klientów, portfolio, więc przez to też nie ma klientów i nie może zbytnio wywołać o zbyt dużą cenę. Ale na kolejny sezon powiedzmy dodaję sobie 2000 zł, czyli razem chcę 4000 już na przyszły sezon i tak jak wydaje się to logiczne, ponieważ jego umiejętności odzwierciedlają tą cenę. Tak, niestety jest to bardzo złe podejście, bo zobaczcie, co się stanie, gdy ta Para Moda poleci tym swoim znajomym, albo sami nas znajdą po tych zdjęciach, które wykonaliśmy, Otrzymała od nich takie komunikaty. Co tak drogo? Dlaczego? Ponieważ Para Moda dostała, otrzymała swoje zdjęcia za około tam 2000, tak? Więc. Klient, którego dostaniemy z polecenia tej pary modej, będzie oczekiwał albo takiej samej ceny, albo troszkę w górę, ale na pewno nie dwukrotnie większej. tak? Czyli co tak drogo. Kolega zrobi mi taniej. Tak? Być może takie coś słyszeliście albo ja bym za to dał. Max 200. No, trochę wyodrzymiam, ale wiecie o co chodzi. Nie możemy zrobić takich ogromnych skoków ceny, bo nas klienci z polecenia dosłownie pozabijają, ponieważ nie poczują się potraktowani fair. Dlatego, to co robimy, to nie podwyższamy ceny o 2000, ale delikatnie. Ja proponuję od 300 do 500 zł. Więc zaokrąglamy do około 400 zł. I patrzcie, co się teraz stanie. Gdy te osoby dowiedzą się, że będą musiały zapłacić jedynie 400 zł więcej, powiedzą: Biedny przedsiębiorca. Dlaczego? No bo pomyślą o jejku. Dopiero co założył firmę, a już jest tak uciskany przez państwo, że musi aż brać 400 zł więcej za ślub, tak? Więc w taki sposób, jakby troszkę nam się to upiecze i nikt nie będzie być za mocno narzekał, ponieważ jest to tylko 400 zł, i to jest na pewno dużo bardziej odpowiedzialne. I co się teraz dzieje? Patrzcie, mamy drugi sezon ślubny. I dostajemy łącznie potencjalnych klientów. 25 plus 25, 50. Teraz bardzo ważna rzecz. Sprawdzałem na podstawie swoich zleceń, które dostałem, ile musiałem wygenerować ofert, czyli jak dużo musiałem wysłać ofert swojej usługi, bo ostatecznie przyłożyło się to na klienta. I mogę Wam powiedzieć, że spokojnie, możecie przyjmować mnożnik 20%, jako to, ile z potencjalnych klientów dostaniecie realnych klientów, którzy dadzą Wam zlecenie. Czyli mnożymy to razy, razy 0,2, ale tak jak mówiłem jest to około 20%. Może to się u Was minimalnie różnić, ale myślę, że możemy to przyjąć jako taką średnią, co oznacza, że w tym sezonie mamy aż 10 zleceń, czyli brawo, mamy dwa razy więcej zleceń, to już jest coś. I oczywiście wyceniamy je tak jak mówiłem 400 zł więcej, czyli mamy 2400 zł i tak do 10 zleceń. I patrzcie, nie, jest, nie będzie już raczej tak źle. Aha, teraz tu nam już zaczyna się mały ZUS, więc yy, będzie on wynosił około 600 zł na tą chwilę. Bierzemy kalkulator i liczymy, ile zarobimy w przyszłym roku. Razy 10, to nie trudno się, że wystarczy jedno 0 dopisać. Dzielimy przez 12, odejmujemy ZUS, opodatkowujemy to sobie. Wychodzi nam 1162, ale jeszcze będziemy mieć koszty działalności, więc ten podatek troszkę zmaleje, więc możemy przyjąć spokojnie, że zarobimy w tym, w tym roku 1250 zł na miesiąc. Co już jest, uwaga, Twoim pół etatu. Jest to świetna wiadomość, ponieważ już w drugim, właściwie już po pół roku, może ok, po roku, możesz już przejść na pół etatu, więc możesz pogadać z swoim szefem lub po prostu znaleźć inną pracę, ponieważ połowę około, może nie minimalnego, ale nie też średniego wynagrodzenia będziesz dostawać z samej fotografii, co jest świetną wiadomością, ponieważ już mało przechodzimy w pełni na zawodowość swojego zawodu. I teraz, co się dzieje z naszymi klientami? Yy, bardzo łatwo policzyć, że teraz w poczcie pantoflowej Dostaniemy 10 razy 5, tak samo tutaj, czyli ta same 10 klientów, razy 5. Mamy 50 potencjalnych klientów z samej poczty pantoflowej. Jeśli chodzi o internet, tutaj też się lekko sprawa zmienia, ponieważ z czasem już po roku nasze lajki będą szły w górę, tak? Może nawet będziemy mieć 450, a nawet 500 fanów na Facebooku. Instagram nam też urośnie bardzo mocno. Weź na stronę też już, to idzie dużo, ale ci nowi obserwujący będą, jest dużo większa szansa, że zostaną naszymi klientami, ponieważ to są osoby, które już widziały naszą pracę, bo widziały nas w akcji i wiedzą, że wykonujemy ją dobrze, chcą nas obserwować, więc jest duża szansa, że to są Twoi potencjalni klienci prawie w 100%. Także spokojnie możemy założyć, że przyrost potencjalnych klientów z internetu to jest również 50%, ale teraz uwaga, niespodzianka. To jest wykres pierwszego sezonu, ale on nie jest martwy. Czyli para moda poleca koleżance, ale ta koleżanka na przykład w końcu Cię nie wybierze, bo wybierze kogoś innego, ale ma koleżankę inną, która uwielbia z zdjęć, jakie ty robisz. Więc polecicie, i w taki sposób siatka z pierwszego sezonu nam się dalej rozwija i dalej działa. I dalej pozyskuje nam klientów, być może nawet więcej niż na początku. Bo wiecie. Śluby bierze się często z wyprzedzeniem rocznym, dwurocznym, więc osoby, które cię znajdą na początku, być może musi upłynąć trochę czasu, zanim w ogóle do Ciebie napiszą o ślub, bo dopiero zaczynają go planować, tak? Czyli to samo jest z tymi początkowymi fanami na Facebooku, na Instagramie. Po prostu potrzebują czasu, żeby w ogóle pomyśleć o ślubie, tak? Więc można spokojnie założyć, że wszystkie te rzeczy przechodzą do kolejnego sezonu i łącznie mamy jeszcze plus 50. Z poprzednich schematów, które pracowaliśmy w ubiegłym sezonie ślubnym, więc watchnie będziemy mieć około nawet 150 klientów, co już brzmi kusząco i faktycznie da to naprawdę świetne wyniki w przyszłym sezonie. Ale tu widzę, już nie mam miejsca, także może poszerzmy to troszkę do 3000 pikseli. Myślę, że nam już wystarczy miejsca. Ok, mamy już miejsce. Teraz kolejna kreska i zajmujemy się już trzecim sezonem ślubnym, który naprawdę, mówię Wam, już będzie petarda. Trzeci sezon ślubny, mamy rok 2022. Po raz kolejny dajemy 400 zł, więc mamy gwarantowaną podwyżkę naszej, naszej, naszej oferty, taką, żeby, żeby klienci nie zostali zawału. I mamy już teraz 150 potencjalnych klientów. Ale teraz ważna rzecz. Większość fotografów nie będzie robiło zbyt dużo ślubów, ponieważ nie są na to gotowi psychicznie, nie chcą poświęcać aż tyle czasu. I tak średnio fotograf bierze od 20 do 25 zleceń w rocznie, maksymalnie. Ja przyjmę, że bierzemy około 20. Dlaczego to jest ważne? Bo teraz patrzcie. Mamy 150 razy ten mój wzór 0,2 i mamy 30 potencjalnych klientów. A my. Chcemy zrobić, przepraszam, nie potencjalnych, ale już klientów, którzy nas chcą. A mamy, a chcemy zrobić 20 ślubów, więc mamy 10 klientów, których trzeba się pozbyć. Może powiedzieć komuś innemu, niekoniecznie, pokażę Wam, co możecie z nimi zrobić i w jaki sposób to jeszcze bardziej podwyższy Wasze zarobki. Także mamy plus 400 z automatu, ponieważ jest nowy sezon, więc automatycznie podwyższamy lekko cenę. Więc mamy 2, już 800. 2, 3, 4. Czyli wysyłam pierwszym 10, 10 klientom, dlaczego 10 zaraz wam powiem, ofertę za 2800 zł. I teraz ważne, jeśli, mm, jeśli jest koniec sierpnia około koniec sierpnia myślę, że koniec wakacji to jest bezpieczna data, żeby, żeby ustalić to, co teraz wam powiem. Jeśli do końca sierpnia w tym obecnym sezonie ślubnym, czyli 2022 będziecie mieli połowę swojego, swojego zakładanego, zakładanej ilości zleceń czyli w moim przypadku 20 to jeśli do końca sierpnia mam już 10 zleceń to możemy zrobić mały shihamaker, który Wam pokażę, który właśnie jest drugim sekretem jak w fajny sposób podwyższać swoje ceny ślubne także jeśli do końca sierpnia macie 10 klientów Czyli 30 minus 10, zostało nam jeszcze 20 klientów, którzy będą walczyć o 10 terminów. I patrzcie teraz, co robimy w takiej sytuacji. Rozpisujemy sobie te pozostałe terminy, które chcemy zapełnić. I tak jak mówiłem, mamy teraz 20 klientów, takich, którzy chcą was na 100%, a mamy tylko 10 terminów. Więc teoretycznie powinniśmy się ich pozbyć. A tak jak mówiłem Wam w tamtym schemacie, e, liczba odrzuceń to około 20%. My musimy mieć teraz 40%. Tak? Czyli dwa razy więcej musimy odrzucić osób. Dlaczego? No bo nie chcemy więcej niż 20 zleceń. Ale możemy w to bardzo fajny sposób wykorzystać. Ponieważ w jaki sposób najlepiej rozrzedzić tych klientów, z którymi podpiszemy umowę, podnosząc cenę. I nie jest to w żaden sposób niesprawiedliwe lub nie fair wobec klientów, ponieważ jeśli mamy nadmiar zleceń, to automatycznie i tak musimy, musimy tą nadmiar odrzucić, więc jeśli podwyższymy cenę, stanie się ona zbyt zaporowa dla kilku osób. W taki sposób właśnie z tych 20, z 20 klientów zrobi nam się 10, ale przy okazji na tym zarobimy, czyli po prostu nie będziemy stratni, bo gdybyśmy ich odrzucili zupełnie, to jesteśmy te naprawdę stratni, mieliśmy 10 klientów niewykorzystanych. Więc patrzcie co robimy. Oferty dla pozostałych 10 osób podwyższamy o 300 zł, czyli łącznie 3100. I przez to właśnie powtarzam, że je, przez to, że oferta staje się droższa już na tyle droga, że być może osoby, które wcześniej widziały cenę 2400 już odpadną, ale na pewno nie każda osoba, wydaje mi się, że spokojnie co druga jeszcze będzie gotowa na tą cenę. I jeśli do końca roku, myślę, że to jest kolejny bezpieczny termin, do końca roku kolejne jedną czwartą zapełnicie, to ostatnie 1,4 jeszcze podwyższamy po 300 zł musicie to monitorować na bieżąco, właśnie jak Wam idzie łapanie już umów podpisanych i powinno, wyglądać, powinno właśnie wyglądać tak, że skoro mamy 20 klientów, mamy 10 terminów podwyższamy cenę, niektórzy uciekają, reszta zostaje i, ma, i zarabiamy dzięki temu więcej Wybaczcie za małe cięcie kompletnie zapomniałem, że mój aparat można grywać maksymalnie 30 minut i tak się zagalopowałem, że po prostu mi to mknęło, ale wracamy i patrz co teraz się dzieje dzięki temu 11 i 15 zlecenie mamy wycenione na 3100 16 do 20 na 3400 i policzmy sobie teraz, ile zarobimy w tym sezonie ślubnym. 28 000 plus 5 razy 3100 plus 5 razy 3400. ZUS-u mamy na szczęście jeszcze przez ostatni rok 600 zł, więc będą bardzo fajne wyniki. Dzielimy sobie to przez 12. Odejmujemy ZUS. Opodatkowujemy i mamy 3700, ale spokojnie, po dodaniu kosztów, yy, myślę, że będziemy zar zarobimy ostatecznie 4000 zł na miesiąc, co jest już naprawdę, naprawdę fajną pensją, i można spokojnie powiedzieć, że w taki sposób oto stajemy się fotografem na pełen etat. Właśnie fajnie, bezpiecznie i etapowo rozwijając nasz biznes. I teraz, patrzcie, w pornaniu do początkowo 450, potem. 1250, już mamy 4000, czyli praktycznie prawie wzrost czterokrotny w porównaniu do poprzedniego sezonu dzięki temu, że lawinowo zdobywacie nowych potencjalnych klientów, którzy stają się Waszymi klientami, macie coraz więcej zeseń i oczywiście w kolejnych latach już te te wzrosty nie będą takie duże, typu czterokrotne, ale dalej spokojnie da się to wszystko rozwijać. No niestety też będziecie mieć w kolejnych latach ZUS około 1450, więc będziecie musieli też podwyższyć lekko, żeby to sobie nadgonić, ale wyjdziecie spokojnie w 2,5 roku, gdy mamy jeszcze zwolnienie, zwolnienie na niski ZUS, możemy fajnie wszystko rozkręcić, trzymając właśnie się tych zdrowych zasad. I co najważniejsze, podwyższamy ceny, a nasi klienci są szczęśliwi, i nie czują się oszukani. Tak samo my wiemy, że zrobiliśmy wszystko prawidłowo, że jak nikogo nie naciągaliśmy, że po prostu wykorzystaliśmy mechanizmy rynkowe i nasi klienci będą mówić super, a ja wam życzę przede wszystkim powodzenia, bo wiadomo teoria teorią, ale teraz trzeba przekuć to na praktykę. Dałem wam ten schemat, korzystajcie z niego, podwyższajcie stopniowo ceny, ale przede wszystkim ciągle się rozwijajcie Oczywiście, żeby to robić zapraszam na mój kanał, możecie również kupić oczewski preset, który Wam pomoże bardzo w szybkiej obrótce zdjęć, link jest w opisie lub chyba w pierwszym komentarzu, także tam Was też zapraszam i to już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał, jeśli tak proszę o lajka, komentarz, subskrypcję i widzimy się już w kolejnym, sorki jest taki bazgroły, ale no, mam nadzieję, że przynajmniej było wszystko zrozumiałe i, i, i widoczne, widzimy się za niedługo, cześć!